witam towarzysze w sobotni wieczór. Burżuje w Paryżu teraz imprezują i przepieprzają dużą kasę, a bezrobotny towarzysz Michał samotnie siedzi w domu i dlatego specjalnie dla was dzisiaj nagrywam drugi film. Planowałem zrobić streama, ale jak widzicie za moimi plecami jest już godzina 22 i zanim ten stream by się skończył, to pewnie byłaby już północ, gdyż zanim się zejdziecie, zanim pojawią się ciekawe pytania, to minie mniej więcej godzina. No a najciekawsze te streamy są zazwyczaj pod koniec, wtedy to ja po takiej samotnej nawice po mniej więcej półtorej godziny jestem już zmęczony, a te streamy trwają dwie godziny, czasami dłużej. Obiecuję, że kiedyś takiego streama zrobię, ale już nie dzisiaj. Za to dzisiaj zaproszę was towarzysze na smoleńską debatę. Wyczekiwana debata z towarzyszem Arkiem i Kargulem, Karolem, czy jak mu tam, odbędzie się w rocznicę zamachu smoleńskiego, no bo pamiętajcie, że Wołodymyr Załański ogłosił w Warszawie, że za Smoleńsk odpowiada Putin, więc nie mówimy o katastrofie smoleńskiej, ale jeśli jesteście wyznawcami sekty banderowskiej, jeśli bezkrytycznie łykacie ukraińską propagandę, to pamiętajcie, że dzisiaj oficjalną wersją jest zamach smoleński, zamach przeprowadzony 10 kwietnia i właśnie dlatego, no, może nie dlatego, no, to był jedyny możliwy termin, kiedy Arkowi pasuje. 10 kwietnia w środę o godzinie 20 będziemy sobie rozmawiać. No w sumie nawet nie wiem o czym, no ja tutaj wydaje mi się, że wszystko to, co miałem powiedzieć, powiedziałem, no ale Arek ma jakieś zastrzeżenia, więc po prostu dajmy możliwość Arkowi się wypowiedzieć i skrytykować towarzysza Michała. No, w zależności od tego, co powie, to o tym sobie porozmawiamy. Dobrze, więc tyle jeśli chodzi, więc na pewno w środę o godzinie 20 będzie stream, no ale może jeszcze wcześniej coś zrobię, kiedy to nie wiem. Dobrze, więc chciałbym się odnieść do, właściwie kontynuować to, co dzisiaj zacząłem. Pojawiły się ciekawe komentarze. No i na początku chciałbym podziękować JZ-owi za tutaj wklejanie cytatów z Lenina dotyczących socjalizmu. No ale jednak ja zachęcam wszystkich i także zachęcam JZ-a do samodzielnego myślenia. No takie wklejanie cytatów sprzed 100 lat czasami rzeczywiście ma sens, a czasami sensu nie ma. No akurat wklejanie cytatów na temat socjalizmu ze strony Lenina moim zdaniem sensu nie ma, ze względu na fakt, że po prostu Lenin socjalizmu nie zbudował. Lenin miał możliwość socjalizm zbudować, ale tego nie zrobił. Lenin mając możliwość, podejmując decyzje dotyczące sytuacji ekonomicznej w Rosji, podjął przynajmniej dwie decyzje, które szły w kierunku sprzecznym wobec tej linii, do której ja jakby dążę. Po pierwsze, Lenin poprzez dekret o ziemi, który był no, chyba jedną z pierwszych decyzji Rady Komisarzy Ludowych, no to dekret o ziemi był usankcjonowaniem największej prywatyzacji w dziejach świata. Ja nie jestem zwolennikiem prywatyzacji, ja jestem zwolennikiem kolektywizacji. Jestem za tym, żeby środki produkcji, a więc fabryki i ziemia, były własnością społeczeństwa, były własnością kolektywu, a nie to, co zrobił Lenin, czyli ziemia jakoś tam skoncentrowana przez rosyjskich obszarników została rozdana rosyjskim chłopom, którzy następnie w ciągu następnych lat stali się kułakami i po kilku latach no o mało co nie obalili władzy bolszewików. Dopiero Stalin musiał się tutaj rozprawić z problemem, który został stworzony przez Lenina. Więc jest to jakby pierwszy problem. Drugi problem to Lenin jako osoba najważniejsza w tamtym czasie w Rosji no, odpowiada także za wprowadzenie
wprowadzenie nowej polityki ekonomicznej. No, nowa polityka ekonomiczna w skrócie jest to przyznanie się przywódców bolszewickich do klęski, przyznanie się do tego, że ich zdaniem bardziej efektywnym mechanizmem w rozwoju gospodarczym jest kapitalizm, a nie socjalizm. Ja się z tym gruntownie nie zgadzam. Ja uważam, że właśnie wtedy, kiedy jest bieda, to właśnie wtedy należy stosować rozwiązania socjalistyczne, a rynek jest działalnością, rynek jest zawsze nieefektywny, więc był to podwójny błąd. No, po pierwsze błąd ekonomiczny, no, że jeśli chcemy szybko podnieść Rosję z gruzów, to należy od samego początku wprowadzać rozwiązania socjalistyczne i chociażby odbudowa Polski i odbudowa Europy Wschodniej po II wojnie światowej udowodniła, że takie cuda jak na przykład odbudowanie Warszawy w ciągu kilku lat były możliwe tylko i wyłącznie dlatego, gdyż zastosowano socjalistyczne metody właśnie tutaj rozwiązania gospodarcze. Gdyby w PRL-u w roku 44-45 wprowadzono coś na kształt NEP-u i ten NEP miałby trwać, nie wiem ile tam, 20 lat, to przez 20 lat nie odbudowaliby Warszawy. No bo to jakby, kapitalizm równa się nędza, równa się nieefektywność gospodarcza, równa się fuszerka, równa się Janusz Eksy, równa się cały ten syf, który obserwujemy w Polsce od 89 roku. I właśnie dlatego, że kapitalizm jest nieefektywny gospodarczo, to także dlatego z tym systemem walczymy. Ale kapitalizm jest także systemem niesprawiedliwym. No i to fakt, że w roku 1921 doszło w Rosji do głodu. Oczywiście no, to nie była wina Lenina czy bolszewików, ale zagranicznych interwentów. Ale ja jako zwolennik socjalizmu, jako komunista jestem zwolennikiem rozwiązań egalitarnych. Jeśli jest bieda, to biedę mają odczuwać wszyscy. Jeśli jest głód, głodować mają wszyscy. Jestem przeciwnikiem takiej sytuacji, że robotnicy rosyjscy cierpią głód albo nawet z tego głodu umierają, a taki Lenin, który nigdy w fabryce nie pracował, głodować nie musiał. No to nie jest... Gdybym jako socjalizm miał patrzeć na Rosję z czasów Lenina, to jest jakby Rosja z czasów Lenina w moim światopoglądzie jest najlepszą reklamą antysocjalizmu. No, to może zniechęcić po prostu człowieka do rozwiązań socjalistycznych. Więc dopiero kiedy Stalin zrobił z tym syfem porządek, dopiero wtedy można patrzeć na Rosję jako pewien ideał godny naśladowania. No. Ale nie czasy Lenina. No. Dobrze, więc jakby to jest z jednej strony to, z drugiej strony no, socjalizm jako pewien projekt na przyszłość, no to też wykorzystuje pewne technologie, które w czasach Lenina po prostu nie istniały. No i także dlatego uważam, że no mamy tą przewagę, że nam socjalizm będzie zbudować po prostu łatwiej niż to robili bolszewicy. No i także oczywiście to, że możemy analizować błędy z przeszłości, wyciągać z nich wnioski i się uczyć. Dobrze, więc ja mam tutaj takie dwa rozwiązania, które uzupełniają to, co powiedziałem wcześniej. No dla tych, co nie oglądali wcześniejszych tutaj wypocin, to nagrałem taki film, jak motywować ludzi do nauki w socjalizmie, czy tam w komunizmie. No i tam właśnie pojawiły się pewne komentarze i to, co teraz powiem, to jest w pewnym sensie odniesienie się do tych komentarzy. A więc z tamtych komentarzy wynika, że wy, czyli komentujący, wyobrażacie sobie społeczeństwo porewolucyjne jako społeczeństwo, które w dużej mierze będzie przypominać to społeczeństwo, w którym dzisiaj żyjemy, czyli społeczeństwo kapitalistyczne, a to, co się zmieni, to po prostu forma dzielenia tego zysku z produkcji.
I to jest pewne podejście, z którym ja się gruntownie nie zgadzam. To znaczy dla mnie, no poza tym, że oczywiście burżuje zostaną wywłaszczeni, a produkcja zostanie uspołeczniona, no to także jestem za gruntowną reformą całego społeczeństwa, także tej dystrybucji. No żeby to musi wyglądać inaczej niż wygląda dzisiaj. No i tak, no i do tych moich dzisiejszych przemyśleń zainspirowała mnie aplikacja Lidla. Aplikacja Lidla to się nazywa Lidl Plus. Lidl to jest sklep, no, najbliższy chyba sklep miejsca, w którym mieszkam. Ale tutaj jest dużo supermarketów, no ale jakoś już jest tak, że jestem wierny Lidlowi. No i od jakiegoś czasu także sobie ściągnąłem aplikację Lidla i ta aplikacja się rozrasta. Bodajże 2 czy 3 miesiące temu w tej aplikacji Lidl Plus zadali mi strasznie dużo szczegółowych pytań, właśnie takich, no ile mam lat, ile osób mieszka w domu, jak często robię zakupy, czy mam dzieci, w jakim wieku są dzieci, takie pytania policyjne właściwie można byłoby powiedzieć. Ale w sumie uznałem, że nie mam nic do ukrycia, więc podałem te dane i nie żałuję, to znaczy ta aplikacja, jak większość tych aplikacji w supermarketach, no to działa mniej więcej tak, no że jak regularnie coś kupujecie, to macie tam z tego jakieś bonusy. W tej aplikacji Lidl Plus działa to tak, że tam jak się wyda, nie wiem, 50 euro czy troszkę więcej, to regularnie coś tam dają jakieś gratisy. A niezależnie od tego, że dają gratisy, to jest jeszcze co tydzień jest jakaś lista produktów, które w ramach tej aplikacji macie po niższej cenie. No. Ale mnie interesują te gratisy. No. Te gratisy, które oni mi oferują, to są gratisy akurat pod mój gust. To znaczy oni na podstawie jakiegoś tam algorytmu wiedzą, co kupuję. No i także na podstawie tego, że ja tam wypełniłem, że mam dziecko, no to oferują mi gratisy, które zazwyczaj pasują dla mojego dziecka, no dla Mikołaja, no. Albo to są, nie wiem, jakiś soczek, albo jakieś ciastka, albo jakieś inne słodycze, albo jakaś zabawka, albo jakieś inne pierdoły, nieważne. Ważne jest, chodzi o to, no, że z różnych produktów, które są w tym Lidlu, produktów, których nigdy nie kupuję, oni mogliby, gdyby byli chamami, dać mi jakiegoś śmiecia, którego nigdy bym nie zjadł. No. Ale nie, no oni wiedząc, że jestem ojcem wychowującym dzieci, no to dają mi gratisy, które dziecku się będą podobać. No i właśnie ja wyobrażam sobie dystrybucję w systemie socjalistycznym w ten sposób, że w ogóle jestem za tym, żeby maksymalnie ograniczyć rynek. Maksymalnie ograniczyć rynek, to znaczy odejść od tej chorej logiki, która towarzyszyła systemowi 500+. A więc logika systemu 500+ polega na tym, dajemy, najpierw tak, zbieramy od ludzi pieniądze, no bo kiedy płacicie podatki, czy to podatek dochodowy, czy też podatek VAT, no to oni z was ściągają pieniądze, a następnie oddają wam te pieniądze. I w momencie, kiedy oni wam oddają te pieniądze, no to no dane ekonomiczne dotyczące jakby tego konsekwencji programu 500+ są takie, no, że tutaj wzrosła konsumpcja. Wzrosła konsumpcja, ale niekoniecznie konsumpcja towarów dla dzieci. No, że tam, nie wiem, ludzie zaczęli kupować na przykład sprzęt RTV AGD. No. I dobrze, że zaczęli ten sprzęt kupować. No ale ten sprzęt RTV AGD to nie jest coś bezpośrednio skierowanego dla dziecka. Więc mamy tutaj pewne dwa błędy tego systemu. No po pierwsze to pomoc państwowa nakierowana na wychowywanie dzieci nie trafiła tak, jak powinna trafić. Po drugie,
kiedy ludzie posiadają przy sobie dużo gotówki, to ci, którzy sprzedają towary, wiedząc o tym, że ludzie mają więcej gotówki, dostosowują ceny do tego. No, po prostu podnoszą ceny. No, najbardziej chorym systemem jest to, co się dzieje we Francji. No, we Francji jest taki system, to się nazywa APL. APL to jest taki dodatek mieszkaniowy. Jak wynajmujecie mieszkanie, to możecie dostać APL. No i w ogłoszeniach tego macie. Jest tak. Wejdziecie sobie na jakąś tam stronę internetową oferującą mieszkania, no i możecie tam mieszkanie, nie wiem, 600 euro, czy 800 euro, czy 1000 euro, możliwy APL, czyli już oni jakby doskonale wiedzą, że człowiek realnie zapłaci, załóżmy, nie wiem, 800 euro, 150 euro dostanie z APL i ten gnojek, zamiast utrzymać cenę 800 euro, to on robi 800 euro plus 150 za APL, czyli jak jest dodatek mieszkaniowy państwowy, to po prostu burżuj podnosi cenę wynajmu o ten dodatek. No, więc to w żaden sposób, więc ten dodatek mieszkaniowy, który powinien jakoś tam wyrównywać szanse i pomagać najuboższym, de facto dodatek mieszkaniowy w 100% od razu trafia do kamieniczników i tylko powiększa te dysproporcje ekonomiczne pomiędzy tymi, co już posiadają, a tymi, co nie posiadają. Więc ja jestem za tym, żeby maksymalnie ten rynek ograniczyć, maksymalnie ludziom zabrać pieniądze, które te pieniądze i tak mają, trafiają od razu do kapitalistów. Więc tak, no jestem za tym, że na podstawie właśnie takich aplikacji internetowych, no dzisiaj właśnie w XXI wieku jest to bardzo łatwe do zrobienia, coś czego nie było w czasach Lenina, no nie było wtedy ani aplikacji, ani internetu, ani telefonów komórkowych i dlatego też pewne, no na przykład właśnie pomysły na planowania gospodarcze, one się potknęły nie o to, że to planowanie gospodarcze jest nieefektywne gospodarczo, ale o to, że możliwości obliczeniowe, no w czasach, kiedy jeszcze liczono na liczydłach, nie wiem, w latach 30., a w latach 50. to już pojawiły się pierwsze komputery, no ale te komputery radzieckie z lat 50., no to one miały, nie wiem, cały ten pokój zajmowały, a miały mniejszą moc obliczeniową niż telefon, z którego z wami rozmawiam. No. Więc jakby to był ten główny problem, że po prostu pomysł socjalizm był przedwczesny w stosunku do możliwości technologicznych, ale dzisiaj te możliwości jak najbardziej istnieją i w dodatku one są stosowane, no co wam właśnie starałem się powiedzieć. Dobra, więc ja jestem za tym, żeby właśnie na podstawie takich aplikacji stworzyć system dystrybucji, w którym każdy człowiek miałby w określonym czasie, nie wiem, tygodniu na przykład, dużą pulę towarów, które ma za darmo. I on sam sobie wybiera, co to za towary. No ale po prostu ma jakoś, nie wiem, żeby nie było tak, że wszystko jest takie same, no to, no nie wiem, ja tutaj mówię o swoim dziecku. No to jak mamy takiego Mikołaja, no to trudno przewidzieć, co Mikołaj będzie chciał. No. Więc tutaj, jak na przykład, nie wiem, Mikołaj chce nowy plecak, no to to państwo powinno zagwarantować taki kupon, że nie wiem, raz na 3 miesiące dziecko 4-letnie powinno mieć mały plecaczek. Starsze dzieci powinny mieć raz na rok, ale takie małe dzieci to tam gubią czy niszczą czy coś tam. No dobra, no to ma taki plecaczek raz na 3 miesiące, załóżmy.
Ale tych plecaczków to tam powinno być 10. No. Jeden z psim patrolem, drugi ze Spidermanem, trzeci z myszką Miki, czwarty z towarzyszem Stalinem, piąty, nie wiem, z kim, piąty z Załańskim, może szósty z Putinem, tak, żeby dziecko miało wybór. No. A rodzice byli pewni, no, że dziecko niech tam sobie, niech sobie właśnie wybierze. A i tak, jakby niezależnie od wyboru, to nic nie kosztuje. To samo dotyczy, więc łatwo jest przewidzieć, no, że tam właśnie jakby ten system takiej darmowej dystrybucji poprzez właśnie takie kupony, on nam rozwiązuje sprawę rodzin wielodzietnych. Bo tutaj można wprowadzić jakiś taki prosty przelicznik na zasadzie: im większa rodzina, tym więcej kuponów na darmowe żarcie. No i chodzi właśnie o to, żeby były te kupony na darmowe żarcie, a nie gotówka. Bo jak człowiek ma kupon na darmowe żarcie i kupon, który ma ważność, nie wiem, tydzień, no to jakby wszystko zależy od niego. On może pójść do sklepu i za jeden kupon, nie wiem, kupić kilogram jabłek, za drugi kupon kilogram bananów, za trzeci kupon kupić jogurty, za czwarty kupon masło, sery, kiełbasę i co tam sobie chce. Ale te są rzeczy, które się nie kumulują. To znaczy, to nie jest tak, że on mówi sobie: haha, dobra, to ja przez 3 miesiące nie będę chodził do sklepu, to mi się to skumuluje, moje dzieci będą głodować, a ja po 3 miesiącach pójdę do sklepu z ciężarówką, przywozę to wszystko, a połowę tych towarów sprzedam na czarnym rynku. Nie, nie, nie. Nie chcę ci się ruszyć dupy do sklepu, no to po prostu te kupony, które ci się należą, bo jesteś obywatelem państwa socjalistycznego i jesteś ojcem, no po prostu nie zostaną wykorzystane. No. Więc to powinny być kupony zarezerwowane na towary produkowane w państwie socjalistycznym. I w ten sposób rozwiązujemy jakby kwestie rynku. No, to znaczy, że no co zrobić, no bo pojawia się pytanie, no w kraju takim jak Polska, który padł ofiarą dezindustrializacji, no co zrobić, żeby Polska znowu była samowystarczalna gospodarczo, no, żeby w Polsce opłacało się produkować, żeby w Polsce opłacało się produkować buty, opłacało się produkować ubrania, opłacało się produkować żywność, żeby wszystko było, opłacało się w Polsce produkować. No to pierwsza rzecz to jest właśnie taki, tego typu system, że jest produkcja kontraktowana przez państwo, a więc nie wiem, plecaki, zabawki, żarcie, wszystko to, co można wyprodukować na miejscu, wszystko to jest z góry zakontraktowane przez państwo i po prostu ludzie mają pewność zatrudnienia, wiedzą, że mamy tylu i tylu obywateli, tyle i tyle dzieci, tyle i tyle tych zabawek możemy wyprodukować. Oczywiście możemy wyprodukować więcej, ale wiemy, że tyle na pewno zostanie jakoś tam, no, zostanie kupione przez państwo i trafi do tych ludzi. Więc jakby walka o socjalizm to jest walka na wielu różnych płaszczyznach, no i są pewne rozwiązania, których wprowadzenie może potrwać kilka lat, albo nawet bardzo długo, a są pewne rozwiązania, które można wprowadzić od razu. I te rozwiązania, o których ja mówię, to są rozwiązania, które można wprowadzić od razu. To znaczy, od razu można wprowadzić pewne mechanizmy gospodarcze, które sprawią, że w Polsce państwowe zakłady socjalistyczne będą miały zamówienia i będzie się opłacało tam produkować. I chodzi o to, no, żeby to nie było, żeby odejść od tej logiki współczesnego kapitalizmu, że się produkuje buble. No.
A więc produkuje się buble albo kosztem, właśnie produkuje się jakąś taniochę, albo kosztem niewolniczego wyzysku w krajach trzeciego świata i w Polsce, albo kosztem na przykład spraw ekologicznych, no, że jakiś ten. Nie no, chodzi o to, żeby w Polsce można było produkować towary dobrej jakości, żeby ludzie pracujący w fabrykach produkujących towary dobrej jakości godnie żyli, godnie zarabiali i tak dalej. No i oczywiście no, pojawia się pytanie, a co z towarami, które nie są produkowane w Polsce? Czy my zakażemy pojawienie się tych towarów na rynku polskim? Nie, nie musimy zakazywać, ale wprowadzimy cło. Ale wprowadzimy cło i wprowadzimy zasadę, no, że każdy może sobie pójść do sklepu i będzie miał aplikację. I tutaj ma aplikację dobrej jakości towar produkowany w Polsce za darmo. Jeśli jesteś robotnikiem pracującym i posiadającym aplikację, to jeden czy dwa egzemplarze, tyle ile masz tych kuponów, to masz za darmo. A tu masz jakieś towary z importu i chcesz, no to tam część pieniędzy, które dostaniesz, no to na to pójdzie. No. Ale no, zazwyczaj jest tak, że jednym z kluczowych tutaj czynników decydujących o tym, jakie człowiek podejmuje decyzję, to jest cena. No i jeśli towary, które zapewnia państwo socjalistyczne, są tańsze, czy w tym wypadku bezpłatne, no to ja się nie boję takiej konkurencji. No wydaje mi się, że tymi metodami jesteśmy w stanie wykończyć konkurencję. No. Dobra, więc ja jestem za tym, żeby wprowadzić właśnie taki system kuponów, który z jednej strony upowszechniłby pewne towary, żeby nie było tak, że pewne towary są zarezerwowane tylko i wyłącznie dla burżujów, czy dzieci burżujów, a inne dzieci są zazdrosne. Nie, jestem za tym, żeby wszystkie dzieci miały dostęp, ale równocześnie jestem za tym, żeby wprowadzić wychowanie w kierunku odejścia od konsumpcjonizmu. Żeby nie było takich patologii, jakich ofiarą jest mój synek, że po prostu zabawki niektóre to jest straszna taniocha i on tymi zabawkami to po prostu, nie wiem, no, co kilka dni może dostawać zabawki. Kogo nie spotka, to mu da jakąś zabawkę. On jest często rozpieszczony, on tego nie docenia. Pobawi się jeden dzień, a później o tym zapomina i to tam wszystko leży i tak dalej. I uważam, że to nie jest zdrowy system. U innych dzieci jest podobnie, to znaczy dostają zabawkę i po dwóch dniach przestają się nią bawić. To samo dotyczy ciuchów, to samo dotyczy innych rzeczy. Więc ja jestem za tym, żeby z jednej strony te towary upowszechnić, żeby każde dziecko, każdy obywatel miał dostęp do różnych towarów, do których dzisiaj dostępu nie ma. Ale z drugiej strony jestem za tym, żeby tych kuponów było na tyle mało, żeby nie produkować bez sensu, produkcja dla produkcji. No i także, żeby tych ludzi no jakoś tam no konsumpcjonizm jednak niszczy psychikę. No, tak mi się ogłupia. No. Więc tak. No i oczywiście te kwestie dotyczące żywności. No, to powinno być jakoś tam decydowane przez dietetyków. No, że tam dietetycy powinni z jakimiś tam tabelkami wyliczyć, no, że no nie wiem, dla zdrowej żywności człowiek powinien tam dziennie, nie wiem, jeść tyle i tyle jabłek, czy tam tyle i tyle owoców. No to jeśli ktoś robi zakupy raz na tydzień, no to ten tygodniowy kupon to powinno być tyle i tyle właśnie owoców, tak żeby właśnie spełniać te normy dietetyczne. I oczywiście jeśli ktoś ma ochotę kupić więcej, to ma taką możliwość, ale żeby to, czego on nie kupuje za kupony,
W sensie to, za co płaci, to żeby to było drogie. Żeby to było drogie, żeby w ten sposób no to można tutaj, państwo posiada mechanizm, no kilka mechanizmów, no przede wszystkim mechanizmy jakoś tam kontrolujące gospodarkę i kontrolujące tych ludzi, którzy niespecjalnie chcą tutaj podążać za tym modelem, który państwo wyznacza. I tutaj dochodzimy do takich moich pomysłów, które być może zostaną uznane za pomysły kontrowersyjne lub wręcz głupie. Więc zapraszam, towarzysze, do debaty, do dyskusji, no, w komentarzach. Więc tak, no ja jestem zwolennikiem polityki prorodzinnej. No. Jestem zwolennikiem polityki prorodzinnej. No, wydaje mi się to szczególnie ważne w obliczu katastrofy demograficznej, której się dorobiliśmy dzięki Tuskowi, Dudzie i Balcerowiczowi. No to, że tutaj no, w roku, w którym ja się urodziłem, rodziło się 704, 7, 700 tysięcy, 704 tysiące dzieci. To był rok 1982. W ostatnim roku urodziło się 274 tysiące. No, widzicie, jak duży jest spadek urodzeń. I ten spadek cały czas trwa. No, jest coraz mniej tych dzieci się rodzi. Więc wydaje mi się, że należy tutaj zacząć działać radykalnie. I radykalnie nie w tym sensie, że będziemy ludziom rozdawać pieniądze. No. Tylko radykalnie poprzez inne metody, które właśnie Wam tutaj proponuję. Więc pierwsza rzecz, to już właściwie ją powiedziałem, to znaczy, że dawać te kupony, które by oczywiście faworyzowały rodziny z dziećmi. Im więcej dzieci, tym więcej kuponów, i żeby to było jakoś proporcjonalne, no, żeby tutaj był jakiś plus z tego, no, że 1 plus 1 równa się 3, no. A 1 plus 2 równa się 5, a 1 plus 3 równa się, nie wiem, 8. To w tym sensie jakbym kombinować, żeby ten wysiłek, to poświęcenie, jakie dorośli ludzie właśnie decydując się na dzieci, i wyrzekając się pewnych wygód, których nie mają osoby bezdzietne, no to żeby to było jakoś tam zrekompensowane tym, że przynajmniej od strony ekonomicznej, no mają szansę być jakąś elitą ekonomiczną nowego społeczeństwa socjalistycznego. Więc po pierwsze, rodziny wielodzietne należy odejść z tym chorym podziałem, który mamy dzisiaj w kapitalizmie, że jakaś taka samotna para, że jacyś tacy singlowie, czy jakaś tam para decydująca się świadomie na brak dzieci, bardzo często para mająca jakieś tam nietradycyjne orientacje seksualne, że oni poprzez fakt, że nie wydają kasy na dziecko, no to wydają sobie kasę na różne właśnie tutaj towary konsumpcyjne z wyższej półki, na które mnie, robotnika, a dzisiaj bezrobotnego, nigdy nie będzie stać. Więc tak jak wy w kapitalizmie jesteście uprzywilejowani ekonomicznie, tak w systemie, który ja chcę budować, wy będziecie pokrzywdzeni ekonomicznie i po prostu towary, które dla rodzin z dziećmi będą za darmo, wy będziecie płacić i to płacić dużo. Więc to już jest jakby pierwsza sprawa, że. Ale jestem za tym, żeby ten system rozwinąć. To znaczy, no, przede wszystkim, kiedy ja mówię o likwidacji rynku, no to rynek się wszystkim kojarzy z tym, że idziecie na rynek, czyli do sklepu i kupujecie. Ale mi się rynek kojarzy ze wszystkim. Wszystko to, co jest za pieniądze, no wszystko to należy zlikwidować, a w każdym razie w dużej mierze ograniczyć, i przede wszystkim należy
ograniczyć rynek mieszkaniowy. No, sprawa tak ważna jak mieszkanie, to powinno być w całości zadecydowane przez państwo socjalistyczne. I państwo socjalistyczne, mając ten bardzo silny właśnie atut w sensie decydowania o tym, komu to mieszkanie się należy, powinno zaprosić sobie jakiegoś takiego speca od mieszkań, żeby on dokonał, właśnie ci specy od mieszkań w całej Polsce dokonali oceny wszystkich możliwych mieszkań, wszystkich możliwych domów i wystawili jakieś takie oceny od 1 do 10. 1 to jakaś taka kawalerka 12-metrowa, którą oferuje Kuba Midel w Łodzi, gdzieś tam zniszczona, nieremontowana, w jakichś slumsach łódzkich czy coś tam. Więc tutaj jakby z jednej strony to. Z drugiej strony, nie wiem, jakiś domek jednorodzinny gdzieś tam nad morzem, z pięknym widokiem, ze wszystkimi możliwymi udogodnieniami w okolicy. No i tutaj taki domek, no to pewnie miałby 10. Więc taka skala od 1 do 10. I to nie wy jako konsumenci decydujecie o tym, gdzie mieszkacie, tylko państwo decyduje, gdzie mieszkacie. Jeśli jesteście samotnymi kawalerami, to mieszkacie w jedynce. Jeśli macie dużo dzieci, to mieszkacie w dziesiątce. No. Im więcej dzieci, tym lepsze mieszkanie. No. Tak powinien funkcjonować system socjalistyczny. Że po prostu, no, żeby była to motywacja, no, że decydujesz się na wychowywanie dzieci, to masz dobre, naprawdę fajne mieszkanie, basen, inne jakieś takie udogodnienia, a jak tam, nie wiem, decydujesz się na właśnie samotne życie, to sobie żyj. Mi to naprawdę zwisa. Żyjcie sobie tam, możecie się tam, nie wiem, właśnie w konfiguracjach, w jakich chcecie. Naprawdę państwo nie ingeruje w relacje łóżkowe, kto z kim i w jakiej pozycji. W dupie to mamy. Ale decyduje ekonomicznie. No, jeśli ty decydujesz się na seks, który nie ma charakteru prokreacyjnego, no to sorry, ale jedynka lub dwójka to jest szczyt, na co zasługujesz. No. I tyle. No. Więc to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa, to w ogóle, no, wydaje mi się, że przy tak wielkim dramacie, jakim dzisiaj mamy, ten problemy demograficzne, wydaje mi się ciekawym pomysłem rozważenie kwestii praw obywatelskich dla osób bezdzietnych. No. Że można sobie wyobrazić jakąś tam granicę, nie wiem, lat 30, no, nie wiem, 30 czy 32. 32, 35, no. Że jeśli, no nie, no, bo tam, nie, pierwsze dziecko to miałem w wieku lat 37 chyba. No dobra, to niech to będzie dostosowane do mnie, czyli 35, czy niech to będzie 35. Niech to będzie 35, no i po prostu ludzie, którzy mają lat 35 i nie zajmują się wychowywaniem dziecka, no to tracą prawa obywatelskie, no. A więc przestajesz mieć wpływ na to, kto rządzi w twoim w swoim samorządzie, przestajesz mieć wpływ na to, kto rządzi w jakichś innych tam sytuacjach. Tyle. No. I w wielu różnych sprawach po prostu, no, tam, gdzie ten prawa obywatelskie, no, w pewnym sensie, no, jesteś obywatelem drugiej kategorii. No, jesteś obywatelem o tyle, że masz obowiązki, ale nie masz praw. Pełnię praw mają ci, którzy podejmują ten wysiłek, także wysiłek patriotyczny i wychowują dzieci. Ty jako taki pasożyt, no to masz tylko obowiązki. No. Prawo wyboru, prawo bycia wybieranym, prawo do wielu innych rzeczy. To one są, będziesz ich pozbawiony. I oczywiście zaraz pojawi się argument, ale co zrobić z ludźmi, którzy są bezdzietni, bo są bezdzietni z powodów biologicznych? Żaden problem, no przecież mamy tutaj
Mamy domy dziecka, mamy sieroty, mamy jakieś tam in vitro, mamy jakieś tam. To wszystko można rozwiązać. To znaczy, że jest mnóstwo dzieci, które chciałoby być adoptowane, a nie ma chętnych. Więc tutaj taki właśnie zadziałałby mechanizm, no, że nagle to by się. Jednym słowem, no, chodzi o to, no, żeby to posiadanie dzieci przestało kojarzyć się z jakąś siarą. No, bo dzisiaj, w dzisiejszym kapitalizmie, to jak masz dziecko, to jest obciach. No. To masz same problemy. W robocie masz problemy, wyjdziesz z domu, nie wiem, wejdziesz do autobusu, dziecko zacznie krzyczeć, ludzie na ciebie patrzą dziwnie. Idziesz do sklepu, dziecko w kolejce jest i robi jakieś głupoty, zrzuci jakiś tam, nie wiem, jakąś rzecz, patrzą na ciebie i coś tam. Co to w ogóle jest? To powinno być tak, że jeśli ja idę z moim dzieckiem do sklepu, to wy, gnoje bezdzietne, powinniście przede mną na kolana padać. I o, ten się poświęcił i ten tutaj wysiłek taki ma. A tutaj będą sobie wybrzydzać, narzekać i o Jezu, on krzyczy, o Jezu, on śpiewa, o Jezu, on robi to i tamto. Robi to, bo każdy z nas tak robił i każde dziecko robi głupoty. No. I chodzi o to, no, że jak już mówimy o jakichś takich odbieraniu praw obywatelskich, no to powinna być taka sytuacja, że nie wiem, że jeśli ja idę na przystanek autobusowy i pada deszcz, i przyjeżdża autobus, i kierowca mówi: sorry, ale mogę wpuścić tylko 5 osób, no to wchodzą tylko ci, którzy mają dzieci, a cała reszta czeka na następny autobus. Tak to powinno działać, a nie tak jak jest dzisiaj, że ja stoję z dzieckiem, a tutaj reszta się wepchnie a ja nie będę przecież Mikołaja tam w ten tłum zabierał i coś tam, żeby go staranowali, czy coś tam. Więc tutaj, jakby na zasadzie, no, żeby była przyklejona taka łatka, no, że jesteś bezdzietny, w sensie nie bezdzietny, bo tu nie chodzi o to, w dupie mam te kwestie genealogiczne, no, że ja przekazałem własne plemniki, własne nasiono, własny kod genetyczny, krew. Nie, tu chodzi o wychowanie, o kwestie wychowania obywatelskiego, rodzicielskiego, czy coś tam, no. Że po prostu. Zrobiłeś głupotę, nie wiem, w wieku 16-17 lat, zacząłeś oglądać na YouTubie jakieś pierdoły o jakimś transgender, zacząłeś stosować terapię hormonalną, jesteś bezpłodny, czy w ogóle obciąłeś sobie wacka, jesteś bezpłodny. Po 5 latach zrozumiałeś, że to była głupota, ale już wacka nie masz, no. Więc jakby to nie chodzi o to, żeby dożywotnio człowieka wytykać palcem i o, ten idiota uwierzył w modę, która przyszła z USA, że obetniesz sobie wacka i zostaniesz kobietą. No, nie. Możesz sobie i obciąć wacka, ale kobietą nie zostaniesz, dziecka nie urodzisz. No, nawet jeśli będziesz sobie gadał, że o, ja jestem tutaj właśnie, moje zaimki to jest ona coś tam, no, ale no, chuja mnie obchodzą twoje zaimki, no, biologicznie nie jesteś w stanie urodzić dziecka i tyle, no. No ale patrząc na to, co się dzieje na zachodzie, bo stamtąd ta szuria przyszła i stamtąd przychodzą już jakby te rozwiązania jakby kontestujące tą szurię, że nie wiem, to tam ostatnio w Bawarii przegłosowano takie prawo, czyli to Bawaria to jest najbogatszy land w Niemczech. To tam jest taki rząd CDU i taka partia jest coś tam wolni wyborcy, coś takiego typa, który miał aferę, że jako młody był antysemitą. No, oni przegłosowali, więc to jest taka no to jest taka forma, jakaś taka partia, no, a la Konfederacja, załóżmy. To jest
konkurencja dla AfD, tylko że oni działają głównie w tych landach katolickich. No. Tam na południu działają. No i oni właśnie rządzą w tej Bawarii. Tam wprowadzili takie przepisy, że urzędnicy pracujący w Bawarii mają zakaz stosowania tego języka gender. No. Czyli zarówno urzędnik nie może mówić o sobie w sensie, nie wiem, no... No bo tam, nie wiem, w Polsce to ostatnio zaczęli chyba robić coś takiego, że właśnie ta sekta, że zamiast mówić ja zrobiłem, ty zrobiłaś, no to mówię ja zrobiło, coś takiego. No, że oni wprowadzają jakąś taką trzecią formę, która nie jest ani męska, ani żeńska. No. Więc nie wiem dokładnie, jak to po niemiecku brzmi, ale w każdym razie, jak jakiś urzędnik chce mówić po niemiecku o sobie, nie w tej formie właśnie normalnym niemieckim, to zostanie wyjebany na zbity ryj z roboty. I bardzo dobrze. Więc bierzmy przykład od Niemców. No. Tylko na razie to jest tylko i wyłącznie w urzędach. No. Powinni to w szkołach zrobić, bo to jakby we Francji to ostatnio zrobili coś takiego, że jest ten taka szybka forma nauki języka francuskiego, że mamy je, tu, il, elle, czyli ja, ty, on, ona, nous, vous i tam il, czyli my, wy, oni. No i właśnie jest to ta forma il, el, czyli il to on, el, ona. No to wprowadzili jakieś nowe słowo, które się nazywa jel. Jel, czyli chuj wie co, to jest tu jel. No. Jel to właśnie nie jest ani il, ani el, no tylko jakiś jel. No i ja co prawda się z tym nie zetknąłem, ale no, największa ta szuria, właśnie ta taka transgenderowa szuria, to jest we francuskich szkołach. No. Tam czy w niektórych miejscach właśnie. Tam. No i co prawda Mikołaj, my pewnie wrócimy do Polski, zanim Mikołaj będzie miał z tym styczność. No ale no, ci z Bawarii no to powinni w szkołach zrobić porządek z tymi świrami. No. Dobra, no ale w każdym razie no, widzimy, no, że świat jakoś zaczyna mówić nie tej szurii. No i także tutaj jest ta kwestia, no, że na froncie wschodnim na Ukrainie, kiedy z jednej strony mamy walkę no, normalności z szurią, no to no, tutaj te siły dobra no, zwyciężają, no, czy wyzwoliły Awdijewkę, czy wyzwoliły Artiomosk, czy niedługo wyzwolą Charków i Odessę, no, a może i Kijów, ale to jest, załóżmy, troszkę dalsza historia. Więc to nie chodzi o to, żeby państwo socjalistyczne tych ludzi piętnowało i tam, nie wiem, to, no dobra, no, byłeś młody, byłeś głupi, jesteś ofiarą facebookowej propagandy tych właśnie lobby koncernów farmaceutycznych i lobby chirurgów plastycznych, którzy tutaj to promują. I jako ofiara, no, ci współczujemy. Jest wiele dzieci, które czekają na adopcję. Chcesz mieć pełne praw obywatelskich? Adoptuj to dziecko i kochaj je i wychowuj. To wtedy będziesz miał kupony na jedzenie, wtedy dostaniesz dobre mieszkanie
Wtedy będziesz miał normalne życie w społeczeństwie socjalistycznym. A jak wolisz, nie wiem, jak chcesz sobie żyć takim właśnie wieczna impreza w jakimś gejowskim klubie, jakieś ćpanie i inne takie, spoko. Ale ekonomicznie to my cię wykończymy. No. Nie będziesz dostawał kuponów na darmowe żarcie, a mieszkanie, które ci państwo socjalistyczne przydzieli, to będzie najbrzydsze i najbardziej i nigdy nie remontowane. No. Jeśli będą jakieś właśnie, no, jeśli będą jakieś tam opóźnienia, właśnie będzie trzeba zdecydować. Dobra, słuchajcie, no już, nie wiem, był huragan, no, zerwało linie energetyczne, no, w całej Polsce nie ma prądu. No to gdzie najpierw przywracamy prąd? No to przywracamy prąd tam w tych dzielnicach, gdzie mieszkają normalni, no, gdzie mają dzieci, gdzie są dziesiątki. A tam, gdzie są jakieś slumsy transgenderowe, to jak już zrobicie to, co macie zrobić, to jeszcze pójdźcie na weekend, odpocznijcie, no. A tamtym przywrócimy prąd, jak odpoczniecie. No. Więc tak jakby, tak jak dzisiaj gnojeni są robotnicy, i właściwie ekonomicznie za każdym razem jest im najgorzej, tak tutaj te role troszkę powinny się odwrócić. Ja nie mówię, że to się wszystko zawsze musi pokrywać, no bo robotnik też może być zafascynowany takim modelem życia, nazwijmy to, imprezowo-konsumpcyjnym. No ale jednak z moich obserwacji wynika, no, że większość ludzi, przynajmniej tych, z którymi ja pracuję, no to ma takie, no, normalne podejście do tych spraw. Dobra, towarzysze, bomba została odpalona. Czekam na krytykę. No i pozdrawiam.